Tysiąc. Smile, smile. Przed nami chyba najdłuższy lot w historii europejskich pucharów Legii Warszawa. Lecimy do Astany. Nasz przylot planowany jest na godzinę 17. O godzinie 21 ostatni trening legionistów, o godzinie 20.30 przedmeczowa konferencja prasowa. Udział w niej weźmie oczywiście trener Magiera i gwiazda ostatnich meczów Michał Pucharczyk. Normalny mają stadion, fajny. Tylko, że jedynie to sztuczną mają, ale tak nie, w porządku, bardzo ładne miasto i... Czekaj, bo mi zdjęcie ładne. Duszno strasznie jest, wiesz? Ciepło cały czas, to wiesz. No jest troszkę inaczej niż u nas, ale... Dla nas, dla Polaków? Czysto, pięknie, ładnie, wszystko nowe. Natomiast widać tą architekturę taką wschodnią, tak? Także to wszystko takie jest troszkę na pokaz, tak się to wydaje, tak? Natomiast na pewno gdzieś tam to centrum robi wrażenie. A atmosfera na meczu? Też mega specyficzna, nie wiem, czy oni się drą, czy oni śpiewają, czy oni krzyczą, czy oni coś do siebie mówią, po prostu piszą, nie wiem co tam się działo wtedy, ale naprawdę... Ciężko to było nazwać dopingiem tak naprawdę. To zmiana czasu też, tak, 4 godziny. Trzeba iść naszym cyklem, tak? O 3 i 2 w nocy trzeba się położyć ich czasu. Też tak trzeba się dostosować do tego. Bo tak naprawdę gramy o 16, a nie o 20. Tak gdzieś tam trzeba do tego podejść. Gdzieś się nastawić, że mecz jest o 16. Z takich nietypowych ciekawostek, o których warto poinformować naszych kibiców, możemy podać fakt, że leci z nami nasz kucharz. Takie sytuacje miały już miejsce w przyszłości, ale nie zdarzają się one zbyt często, dlatego warto o tym powiedzieć. Jest to dosyć egzotyczny kierunek, dlatego chcieliśmy zadbać, żeby na pewno wszystkie produkty w Astanie, które będą przygotowywane dla naszych piłkarzy, będą bezpieczne. Nastawienie musi być bardzo, bardzo dobre, bo tutaj jest tu mecz, tak naprawdę są to najważniejsze mecze. Ten i następny, tak samo jak i dwa kolejne. Nastawienie tutaj nie ma co gdzieś kogoś dodatkowo motywować, bo to są mecze, dla których gdzieś wiadomo co będzie później, tak? I mecze, które później dają tak jakby taki komfort, tak, psychiczny. Ciężar gatunkowy jest duży, dlatego bardzo fajnie, tak? Na pewno my też lubimy takie mecze i... O stawkę, tak? Także dobrze, zaczyna się coś dziać. A po uszach byś tego skończył? Nie mam co zrobić, ja czekam aż pana.